że gdzieś tam jest nasz dom? Ale ciepła woda, myślałam, że będzie zimno. Może by tak pójść sobie dzisiaj na wagary? Uciekamy, uciekamy tu! Nie bój się, będzie wszystko dobrze. Ale fajnie, czeka nas super przygoda. Osłodzimy sobie teraz trochę te nasze wagary. Ale fajnie, ale fajnie! Kasiołku, a ty lubisz chodzić do szkoły i się uczyć? Ciekawe, jak Dani teraz jest z domu do szkoły. A my idziemy tam wysoko. Chodź, Radka, nie ociągaj się. Tak, autobusem też jest fajnie jeździć. Zakręćmy ten koło. W szkole to nie to samo, ten jest fajniejszy. Trochę męczący już te wagary, trochę mnie nogi. Do tej szkoły. Kiedy wreszcie zaczną się te wakacje? I nie będzie trzeba pakować tych plecaków, odrabiać prac domowych. Tak mi się jakoś dzisiaj nie chce. A może by tak pójść sobie dzisiaj na wagary? Przecież nic się nie stanie. Już teraz nie ma tyle nauki. Wszystkie oceny są wystawione. Można sobie odpuścić i się trochę wyluzować. Wiem. A może bym z Agatką poszła na te wagary? Zobacz, co ona teraz robi. Siema, Agatka, co robisz? Maluję sobie, ale zbieram się do przedszkola. Widzę, że tobie też się nie chce iść. No tak, zobacz, jest jaka ładna pogoda dzisiaj. A może zrobimy sobie dzisiaj wolne? Co? Proponujesz mi wagary? No pewnie, a czemu nie? Ja nigdy nie byłam na wagarach. No to najwyższy czas to zmienić. Zbieraj się, idziemy na miasto. Tak, to jest myśl. Dobra, super, Agatka się zgodziła. To ten duży plecak mi dzisiaj nie będzie potrzebny. Wezmę sobie ten mały, a jak coś, to rodzicom powiem, że nie mam dzisiaj dużo lekcji. Dobra, Agatka, zbieramy się. Ale fajnie, ale fajnie. Agatka, tylko cicho, cicho, żeby rodzice nie usłyszeli. Nie, no przecież zostali już w domu. Ale będzie super, co nie, Aga? No. No, ale jeszcze nigdy nie byłyśmy same tak daleko. Synu się niczego nie bój. Agatka, jak chcesz, żebyśmy zdążyły na autobus, to chodź, pośpiesz się. Dobra, to przyspieszmy kroki. Od której odjeżdża autobus? Jeszcze trochę, za 10 minut. Monika, jedzie autobus! Ale to nie z tej strony, Agatko, bo my jedziemy w tamtą. Zobacz, Agatko, chyba jedzie nasz autobus. Wreszcie, no wreszcie! Jedziemy na miasto! Dobra, tylko trzymaj się mnie, Agatko, daj rączkę. Kierować. Stary, ale bardzo ładny. Zobacz, jaka wysoka baszta. A my idziemy tam wysoko. A nie boisz się? Nie, ja chcę tam dotknąć nieba. I chmur. No to dobra, możemy spróbować. Chodź, Agatka. Ale super wagary. Tylko troszkę strasznie. Nie bój się, będzie wszystko dobrze. Ciekawe, co tam widać na górze. Jak wejdziemy, to się przekonamy. Uważaj tutaj, Agatka, bo tu są wysokie schody. Trzymaj się. Dobrze. Szkoda, że takiej wieży nie mamy w domu, prawda? Codziennie bym tam wchodziła. Czy się wybrała na
bardzo nudnego, ale jesteśmy wysoko. Dzięki, ale super. Tutaj widać całe miasto. Takie wagary to mi się podobają. Agatka, a wiesz, że gdzieś tam jest nasz dom? No co ty mówisz, a moje przedszkole gdzie jest? No zobacz, przyjrzyj się dobrze. Gdzieś tam daleko. Ciekawe, co teraz moje koleżanki robią w przedszkolu. Ja teraz mam matmę, ale chyba wolę tutaj spędzać czas. Ciągaj się. Przecież idę, ja mam mniejsze nóżki od twoich. Ale tam dużo ludzi. No co, przecież my też się pomieścimy. To jest parkour do przejścia tam. A zobaczcie, co tam jest takie kolorowe. Musimy to sprawdzić. Jeszcze takiego czegoś to nie widziałam. A co to w ogóle jest? Jakieś kolorowe dziwactwo. Co to takie kolorowe na górze? Nie wiem, to chyba wąż, tam jest jego początek. Chodźmy zobaczyć. Tak, Agatka, to wąż. Zobacz, jaką ma ogromną paszkę. A, trochę się boję. Uciekamy stąd. No, Agatka, pora coś zjeść. Podniałam coś na tych naszych wagarach. To tak jak ja. Co zamawiamy? Muszę zamówić coś pysznego. Dam się na twój bóg. Dam coś dla mnie. Monika, czy ty wzięłaś jakiś hajs ze sobą, żeby zapłacić? No pewnie, że wzięłam. O wszystkim pomyślałam. Wow, a co to, Monika? Dostałyśmy taką przykąskę. Za chwilę danie główne. Miam, miam. Aga, w końcu dostałyśmy pyszne jedzonko. Smacznego, Monika. Dzięki, smacznego. Ja mam przepyszne pierożki. Ale jako słodzika i frytki. Miam, miam, miam. Ciekawe, jakie danie teraz jest w stołówce szkolnej. Ale ładnie grają. Może i ja się kiedyś tak nauczę grać. Na pewno się nauczysz, jak będziesz uciekać ze szkoły. Dobra, dobra, sama mnie do tego namówiła. Proszę, Agatko, wróć im pieniążko za to ładne granie. Patrz, jakie koło fortuny. Jakie ładne, kolorowe. Zakręćmy tym kołem. A co byś chciała wylosować? Nagrodę niespodziankę. A ja jakiegoś pysznego loda albo gofra. Dobra, to kręćmy. Niestety się nie da. Nic nie wygramy dzisiaj. Zacięło się koło fortuny. Dobra, idziemy dalej. Patrz, Agatka, jaki fajny wielki globus. No widzę, ale w szkole też miałaś globus. W szkole to nie to samo. Ten jest fajniejszy. Idę nim zakręcić. Patrz, Agatka, pokręcisz sobie. Uciekłyśmy dzisiaj ze szkoły. I z przedszkola. Znajdźmy sobie jeszcze jakąś fajną atrakcję. Ale dzisiaj gorąco. Chodź, Monika, odpoczniemy trochę sobie w cieniu. No tak. O, jak dobrze. Trochę męczący już te wagary. Trochę mnie nogi już uporą. Nie martw, fajnie jest. Piszcie w komentarzach, jak wam podobają się nasze wagary. I klikajcie dużo łapek w górę, widzowie. Tak, żebyśmy nie miały z powodu tych wagarów żadnych problemów. A teraz w Sweet Factory wybieramy sobie rzęki. Co by tu sobie wybrać? Tyle tego jest. Osłodzimy sobie teraz trochę te nasze wagary. Ale sobie fajne rzęki wybrałam. Moje też są super, takie kolorowe. Ja sobie zjem arbuzika. Ja sobie zjem takiego groszka. Pyszne. Relacja. Słodkie wagary. Ale super fontanny. Trochę się odchodzimy. Myjemy rączki. Ale cię.
Patrz, Agatka, tutaj są dopiero fontanny. Wow, patrz, te są dopiero wielkie. A wiecie, że wieczorem są tutaj takie specjalne pokazy? Musimy tu kiedyś przyjść wieczorem. A może dzisiaj zostaniemy aż do nocy? Nie, bo rodzice będą się martwić. Agatka, widzisz to, co ja? Chodzę ci o tą górkę? Tak, przecież to lodziarnia. Chodźmy sobie kupić pyszne lody. Ja bym chciała karmelowy. Karmelowy z naszego kota? Przecież karmel to taki smak. Takiego chcę właśnie loda. Niestety nie było karmelowego. Ale truskawkowy też jest pyszny. A mój jest w smaku czekoladowy. Ale to są wielkie gałki, prawda, Monika? No, są ogromne. Ale gdzieś fajne. Pamiętajcie, drodzy widzowie, nigdy nie róbcie tego, co my dzisiaj na filmie. Nie uciekajcie ze szkoły, nie róbcie sobie wagaru. Cały nasz dzisiejszy film to oczywiście fikcja. I przez ten cały czas byli z nami nasi rodzice. To my! Cześć! Pozdrawiamy was wszystkich! Klikajcie na miniaturki, które teraz widzicie koło mnie. Odwiedzajcie nas na Instagramie i na Facebooku. Dawajcie 1000 łapek w górę pod filmem. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. Pa, pa!